Finał 24. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego był w tym roku niezwykle ciekawy, bowiem wystąpiła podczas niego znana śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. Artystka 23 września pierwszy raz odwiedziła Stalową Wolę. Prosto z lotniska przyjechała na konferencję prasową, która odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej, a w której uczestniczyli również dyrektor Rozwadowskiego Festiwalu Muzycznego Robert Grudzień oraz prezydent miasta. Konferencja była również okazją do podsumowania tegorocznej 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Co roku wzrasta też pozytywne, jeśli chodzi o nastawienie w publiczności, ale też internautów, prawda? Piszą coraz właśnie lepiej, czyli jest mniej głosów właśnie negatywnych i bardzo często czytając właśnie, jak mnie takie rzeczy też czytać, publiczność czy Stalowolani cieszą się, że taki ten festiwal jest, że te gwiazdy tutaj właśnie przyjeżdżają. I tak jak kilka lat temu były troszkę dyskusje, prawda, czy taki festiwal powinien mieć formy bardziej tylko muzyki barokowej, czy prawda, bardziej jednolity, to ja tak postawiłem, że w takim festiwalu co roku powinna być jednak pewna różnorodność, bo nie masz tak dużo i jest też w Stalowej Woli, to są też najlepsze organy, które mamy w Rozwadowie i uważam, że przy okazji takiej imprezy no, też powinny być gwiazdy, ale też właśnie różnorodność. Alicja Węgorzewska opowiadała także o swoich planach dotyczących wydania kolejnych płyt. Planujemy z Robertem nagranie płyty sakralnej na cześć naszych papieży Jana Pawła II i Franciszka. Chcemy to wykonać, jakby prapremierę tej płyty w Watykanie. Takie rozmowy są bardzo zaawansowane, także mam nadzieję, że z taką płytą też do Państwa wrócimy. Śpiewaczka podczas spotkania powiedziała, że kiedy zaczynała karierę, marzyła o dużej scenie. Chciała, by słuchało jej wiele osób. Bardzo mnie ciągnęła właśnie wielkość. Im większa scena, im więcej ludzi, im więcej reflektorów i odgrodzenie się jakby od tłumu tym, że ja nie widzę wtedy. Tak? Jest taka bariera światła świecącego, że kiedyś na Sylwestrze Polsatu po prostu zrobiłam krok i spadłam do kanału telewizyjnego, bo nic nie widziałam, ale dalej śpiewałam i było to na żywo. Im jestem starsza, a jestem, i to jedyna sprawiedliwość na świecie, że wszyscy się starzejemy tak samo, to cenię sobie kameralność, cenię sobie to, że mogę na przykład spojrzeć pani w oczy, że możemy porozmawiać, że ludzie przychodzą, dotykają. Niektórzy proszą, chcą się przytulić, chcą pobyć, porozmawiać, a na koncercie to jest niesamowite. Im bardziej artysta jest bliżej publiczności, nawiązuje z nią bezpośredni kontakt, tym więcej dostaje. To tego nie zastąpią żadne oklaski wielkiej sali. Ja mam gęsią skórkę, jak o tym opowiadam. Ten indywidualny, nawiązany kontakt ze słuchaczem. Ja patrzę, daję i to wraca do mnie. To jest też, że człowiek musi się nauczyć, bo niestety nie uczą tego na uczelniach artystycznych. Że artysta nie jest po to, żeby wyjść na scenę i powiedzieć: o, zobaczcie, jaki jestem wspaniały, tyle się tu nauczyłem, Pan Bóg mi dał głos, ja jeszcze sobie popracowałam i teraz mnie podziwiajcie. Nie. To jest absolutny błąd w podejściu do publiczności. To jest, staję na scenie, daję z siebie maksymalnie wiele i to do mnie wróci. I to jest największe szczęście. Artystka nie tylko występuje na światowych scenach, ale zajmuje się także innymi rzeczami. Ja rozpoczęłam w tym roku taki projekt przedszkola. Przedszkola dla bardzo biednych dzieci. Przedszkole jest bardzo luksusowe, bardzo pięknie wyposażone, mamy małe grupy, ale odpłatność mamy na poziomie placówki publicznej. Zwróciłam się również do kardynała Nycza o nadanie statusu przedszkola katolickiego i rzeczywiście pod koniec sierpnia dekretem kurii otrzymałam taki status. I opiekujemy się dziećmi również autystycznymi. Codziennie są terapie, czy to jest logopeda, czy psycholog, czy terapeuta prowadzący, czy terapeuta integracji sensorycznej, ale jest również muzykoterapia. I
To jest niesamowite, jak dzieci reagują na muzykę. Jak już teraz po 3 tygodniach mogę powiedzieć, jakie są fantastyczne progresy i wyniki tego ładowania dzieci muzyką. Także myślę, im więcej muzyki by było w naszym życiu, więcej obcowania z tą muzyką, tym bardziej spektakularne tego efekty. Zdaniem Węgorzewskiej muzyka oraz podejście do niej publiczności stale się zmienia. Artystka wyraziła opinię, że obecnie śpiewacy operowi chcą być przede wszystkim popularni jak znani aktorzy. Jest to powód, dla którego coraz częściej zasiadają w jury programów rozrywkowych. Sama Alicja Węgorzewska wystąpiła w tej roli w programie TVP2 Bitwa na głosy. Ja się cieszę, że Ola Kurzak wystąpi za moment w nowym show telewizyjnym Dwójki, że Małgosia Walewska szaleje teraz w Polsacie. Co może to sprawić? Że ludzie, którzy nie chodzą do opery, pójdą na ich koncerty, na ich przedstawienia. Może kupią płytę, może posłuchają w domu i będzie następne pokolenie, co będzie chodzić do opery.